Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim łatwym kąskiem. Kąskiem z mojego dzieciństwa, który przygotował mój dziadek. Ja miałam okazję spróbować. Jest to danie na pewno nie fit, także ostrzegam tych, co są na diecie. Ale jest warte grzechu raz na jakiś czas. Tak. Opowiadałam o tym daniu, jak kręciliśmy Q&A w smakach mojego dzieciństwa. No i dużo osób prosiło o to, żebym w końcu przygotował tą maczałkę tak zwaną, więc nagraliśmy to dla Was i zapraszamy do oglądania. Do przygotowania maczałki będziemy potrzebować boczku. Ja tu mam około 125 g boczku surowego wędzonego. Może być to boczek również zwykły, surowy. Do tego dwie cebule pokrojone w kostkę. Śmietana słodka 18, taka do sosów. Sól, pieprz do smaku. Z tą solą zobaczymy, jak mocno będziemy mieli słony boczek. I naleśniki. Naleśniki, tak zwane materiały, przygotowaliśmy tylko z mąki, wody oraz soli. Ciasto ma mniej więcej taką lejącą konsystencję. No i smażymy na minimalnej ilości oleju. Przepis jest bardzo szybki i prosty. Wrzucamy na patelnię zimną boczek i czekamy, aż się wytopi tłuszcz. Jeżeli macie zbyt chudy boczek, dodajcie trochę oleju. Gdy skwarki już się zarumienią, wrzucamy cebulę. Gdy zeszkli nam się już cebula, wlewamy następnie słodką śmietanę. Wszystko zagotowujemy. Na koniec próbujemy, czy nasz sos jest odpowiednio przyprawiony. Jeśli nie, no to doprawiamy solą. I odrobiną świeżo mielonego pieprzu. No i tak się prezentuje gotowe danie. Zrolowaliśmy sobie jednego naleśnika. Jednego na pół, tak on wygląda. Już to jest jedną częścią umoczone. I chodzi o to, żeby sobie taki kawałek naleśniczka wziąć. Moczyć. Zamoczyć. Moczyć zostaje. Sosie i zjeść. My robiliśmy to na talerzu, rolowaliśmy naleśnika, kroiliśmy w takie małe paseczki na widelec. Ale jak miękkie naleśniki ci wyszły. I zjeść. Jak byłem mały, nie lubiłem w ogóle skwarek. I tak naprawdę jadłem sam sos z cebulą. Moja jest taka, wręcz fit bym powiedział, bo mojego dziadka to pływały jeszcze takie oka tłuszczu w tym wszystkim. No. No i ja robiłem na boczku wędzonym, dziadek robił na boczku surowym. To dobre dla tych osób, co ten, co przed 12. A. Po śniadaniu można sobie walnąć majówkę. Ale to jest takie fajnie, że to jest słodkie i słone, nie? Zauważyłaś? Tak, no słodkie od tej słodkiej śmietany i słone od boczku, cebulki. Cebulka jest też słodka. Słodka. No. Kaloryczne danie, ale smaczne. No i czasami warto wrócić do takich przepisów, które gdzieś tam jedliśmy w dzieciństwie, nieważne. Przypomniało mi się, moja babcia robiła mama łygę. Mama łygę? No. Coś na deseń maczałki, tylko że deserowa wersja. No to jak chcecie mama łygę, to dajcie łapkę w górę. Tysiącowy górek będzie mama łygę. Dobra. Dobra. Zrobimy to. Także zapraszamy, spróbujcie sobie raz to zrobić danie, bo naprawdę myślę, że możecie się w tym zakochać. Ja to jadłem praktycznie co któryś dzień, jak mnie dziadek wychowywał, w sensie jak nie chodziłem tam w przedszkola. I bardzo mi to smakowało, więc Wam na pewno też posmakuje. Tak, no i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa. Ale mogę tu ręką machać, bo mi boli. Hej! A, uchrapałeś mnie na nocy. I wykładamy. No i wykładamy naszą maczałkę. Ja robimy taką prezentację do zdjęcia teraz, ale normalnie to się bierze do miski, roluje się naleśnika. I się macza. I się macza, dokładnie. Maczałkę. Macza w maczałce. Pięknie to robi wszystko. Połóż go. Już on nie ustanie. Nie usiedzi. Nie usiedzi. Ale! Kurs nie poszedł w las.